Szanowni Państwo, myślę, że możemy nasze spotkanie zaczynać. Witam wszystkich zebranych i tutaj na Zoomie, i na Facebooku, a niebawem również i na YouTubie, na naszym kolejnym nagraniu Studia Samorządowego. To już któreś z rzędu nagranie z cyklu, ale pierwsze w tym roku, no akademickim to jeszcze nie, ale tymi kategoriami generalnie o rzeczywistości i upływie czasu myślimy. Witamy więc na pierwszej jesiennej odsłonie Studia Samorządowego. Temat spotkania, zmiany w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Debata, bo będziemy dzisiaj nie czynić wykłady, ale właśnie debatować i rozmawiać na temat tego, co nam prawodawca zaserwował, a zmian się sporo szykuje, więc myślę, że tematu dzisiaj nie wyczerpiemy. Oczywiście, że nie wyczerpiemy, to jest tylko i wyłącznie pewien trailer pewnie dalszych i kolejnych spotkań, które przed nami. Jest ich dużo z tego, co obserwujemy media społecznościowe w różnych środowiskach akademickich i kręgach są robione szkolenia, konferencje, debaty. My się w ten nurt oczywiście włączamy i zapraszamy także na nasze wydarzenia, chociażby na konferencję ekspercką, szkoleniową, którą organizujemy w pierwszym rzucie w Gdańsku 20 października. Tego roku oczywiście pośród prelegentów będą między innymi dzisiejsi goście, których zaraz dzisiaj przedstawię, choć wiem, że przedstawić ich Państwu nie muszę, bo są doskonale znani, a potem w kolejnych rzutach kolejne miasta z podobnymi konferencjami zapraszam Państwa do obserwowania naszych mediów społecznościowych albo do udziału w newsletterze, wtedy będziecie Państwo informacje dostawać na bieżąco. Szanowni Państwo, gośćmi dzisiaj Instytutu Metropolitalnego są od mojej lewej pani Tatiana Tymosiewicz, prawniczka, legislatorka, afiliowana w swym zawodowym dossier przy wielu różnych instytucjach, przede wszystkim publicznych, wszystkich nie będę wymieniał, bo nie mamy aż tyle czasu, ekspertka do spraw planowania przestrzennego, procesu inwestycyjnego, tutaj postawię kropkę. Jest z nami, patrzę na kolejność według figurowania Państwa ikonek, a więc to nie płeć czy nazwisko, broniąc się przed zarzutami, decyduję o tym, w jakiej kolejności Państwa witam i odczytuję. Jest z nami również Pan Profesor Łukasz Mikuła, który... Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie, łączy praktykę z teorią Uniwersytet Adama Mickiewicza, oczywiście w Poznaniu, ale również Towarzystwo Urbanistów Polskich, również radny miasta Poznań, geograf społeczno-ekonomiczny i prawnik zarazem. Jest z nami również pan Kamil Olzacki, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, aplikant adwokacki, no a przede wszystkim prezes zarządu Instytutu Metropolitalnego. Dzień dobry Państwu. A za chwilę dołączy, choć z lekkim opóźnieniem, pan profesor Piotr Lorenz, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Towarzystwo Urbanistów Polskich także, ale również architekt miasta Gdańska, architekt urbanista, również zaraz z nami będzie. Jedna prelegentka będzie nieobecna, pani doktor Katarzyna Szlachetko. Prosiła, żebym Państwa przeprosił i usprawiedliwił jej absencję. Przepraszam w jej imieniu w takim razie. Czy usprawiedliwiam? Tego nie wiem. Szanowni Państwo, przechodząc do rzeczy. Prawodawca, w zasadzie debata na temat reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego trwała od wielu lat. W zasadzie co kolejny rząd to w expose zapowiedzi reformy, kodyfikacji albo przynajmniej zmiany w systemie. I tak się od tych kilkunastu lat przynajmniej dużo oczekiwań zebrało, dowodem literatura naukowa, ekspertka, piśmiennictwo, no ale w końcu mamy rzeczywiście zmianę, która nie jest zwykłą nowelizacją, no bo to jest zmiana systemowa, to rzeczywiście reforma, która w większym stopniu niż poprzedniczki z minionych lat czy dekad narusza konstrukcję ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i oczywiście także innych ustaw, chociaż my dzisiaj pewnie się będziemy skupiali przede wszystkim na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, no bo nie sposób wszystkie wątki w ciągu godziny poruszyć i przedyskutować. No i ta ustawa wchodzi w życie w zasadzie w trzech etapach. Pierwszy rzut nowych regulacji już niebawem, bo 24 września. Kolejne dwie odsłony, 1 stycznia 25 i 1 stycznia 26, oczywiście również istotne, ale o wiele mniej niż to, co się będzie działo za dokładnie 10 dni. Dlatego też chcieliśmy te kluczowe kwestie w tym gronie przedyskutować.
według przygotowanego przeze mnie scenariusza. Ja oczywiście będę zadawał Państwu kolejno pytanie czy pytania, gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć akurat w to zagadnienie, bo Państwa interesuje, to oczywiście macie Państwo prawo do ad vocem, bądźmy po prostu elastyczni. A jeżeli nam się uda po serii pytań skierowanych do każdego z uczestników debaty zachować trochę czasu, no to wówczas jeszcze pozwolę sobie odczytać ewentualnie pytania, które nam się pojawią, czy to na Messengerze, czy to na Zoomie, na jakimś czacie. Ale tym razem, Szanowni Państwo, i tutaj słowo adresuję do naszych obserwatorów, odbiorców, nie obiecuję, że czas się znajdzie, bo temat jest ważki, gości jest wielu, więc może czasu zabraknąć. A przy okazji witam serdecznie już zapowiadanego zresztą dzisiaj kilkukrotnie pana profesora Piotra Lorenza. Jest już z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Przepraszam bardzo za małe spóźnienie, kłopoty natury technicznej. Panie profesorze, w pełni rozumiemy. Cieszymy się, że pan profesor jest z nami. Ja w takim razie w zasadzie to do pana profesora pierwsze pytania skieruję, bo pan profesor nam może najdoskonalej zarysować cały kontekst spraw, zagadnień, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, no i wyzwania, przed którymi stał prawodawca i które w znowelizowanej ustawie to zagadnienia czy wyzwania chciał unormować. A więc, panie profesorze, może pierwsze pytanie jeszcze nie z sensu stricte związane z ustawą czy z nowelizacją ustawy, a może bardziej z jej ratio legis. Z jakimi głównymi problemami boryka się polski system planowania i zagospodarowania przestrzennego, gdyby pan profesor zechciał nam oczywiście, no nie w formie wykładu, ale syntetycznie te zagadnienie przedstawić, to będę zobowiązany, no bo zaraz będziemy pewnie dalej w te problemy, które pan profesor nam naszkicuje, wchodzić. Dziękuję bardzo za to pytanie. Myślę, że ono jest niesłychanie istotne i tutaj odpowiedź może być bardzo krótka. Generalnie głównym problemem jest de facto ręczne sterowanie, kształtowanie zagospodarowania przestrzennego za pomocą dość wybiórczego stosowania takiego instrumentu prawnego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a za to bardzo powiedziałbym powszechnego stosowania innego instrumentu, takiego zastępczego, który jest decyzją o warunkach zabudowy. I tutaj pewnie wszyscy Państwo doskonale wiecie, że z planami zagospodarowania przestrzennego jest tak, że one teoretycznie dają jakby równe podstawy wszystkim zainteresowanym do kształtowania tegoż zagospodarowania, stwarzają, można powiedzieć, równe warunki wobec prawa, a tyle w przypadku decyzji o warunkach zabudowy jest dokładnie odwrotnie, tak? To znaczy można równie dobrze stwierdzić, że na bazie przeprowadzonej analizy dane zagospodarowanie jest możliwe albo nie jest możliwe, w zależności od tego, jakie tutaj jakby gmina ma cele, tak? No i tak jak powiedziałem, to się nie zasadowa na zasadzie ręcznego sterowania. I z tego punktu widzenia kwestie związane ze stworzeniem, można powiedzieć, podstawy prawnej do kształtowania zagospodarowania przestrzennego w skali całej gminy, no jest po prostu jakby jednym z głównych tutaj celów tejże regulacji. Czy on zostanie osiągnięty, to się oczywiście okaże, natomiast wydaje się, że on tutaj ma szansę się nam przynajmniej przyczynić w jakiś sposób do uporządkowania tego kształtowania zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie do ograniczenia drugiego, powiedziałbym, problemu, który tutaj się nam w Polsce bardzo dynamicznie rozwija, mianowicie powszechnego przekonania, że jeżeli ktoś ma kawałek ziemi, to to oznacza, że ma prawo do zabudowy tegoż terenu, tak? Otóż wcale tak nie jest, natomiast dosyć boleśnie się w tej chwili różne samorządy przekonują o tym, że jakby rozbudzone nadmiernie oczekiwania mogą się obrócić tutaj jakby przeciwko nim samym, czego doskonałym przykładem są dyskusje na temat kierunku kształtowania przestrzeni dużych miast, a dokładnie ich stref podmiejskich, na przykładzie Warszawy choćby nawet ostatnio, czy wcześniej Rzeszowa, akurat miałem w tym akurat okazję sam uczestniczyć. Były to przykłady po prostu dyskusji na temat tego, jak to gmina może mi zabronić zbudowania domu na moim własnym kawałku pola. Niezależnie od tego, że to pole jest terenem podmokłym, osuwiskowym i jeszcze z paroma innymi defektami natury geotechnicznej się mierzy, nie mówiąc o tym, że jest jednocześnie w środku rezerwy krajobrazowej, ale to już jest jakby zupełnie osobna kwestia. Tak więc z tego punktu widzenia to jest jakby druga rzecz, która może się tutaj wydarzyć. I trzecia kwestia, na którą chyba by trzeba było zwrócić uwagę, to jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego, powiedziałbym w troszkę innej formie, narzędzia, właściwie proszę, instrumentu,
które pojawiło się przy okazji ustawy, tak zwanej specustawy deweloperskiej, zwanej popularnie Lex Developer, czyli ustawy o ułatwieniach w kształtowaniu struktur mieszkaniowych. Ta ustawa, można powiedzieć, kończy swój żywot, a zamiast tego pojawia się coś, co nazywa się zintegrowanym planem inwestycyjnym. Jest to nowy instrument prawny, troszeczkę na zasadzie takiego planu, zintegrowanego planu działania, jednocześnie obejmującego kwestie kompozycyjne i realizacyjne jakby w jednym dokumencie. Nie chciałbym teraz może jakoś nadmiernie rozwijać tego wątku, ale jest to zdecydowanie jakby inny typ instrumentu niż to, z czym mieliśmy dotychczas do czynienia. Dodam tylko, że ów Lex Developer na początku odsądzany absolutnie od czci i wiary. Po paru latach, że tak powiem, mierzenia się z tym zagadnieniem okazało się, że całkiem może być to interesująco wykorzystane, o ile oczywiście nauczymy się z tego narzędzia korzystać. Tak więc no, takie trzy jakby główne kwestie. Bo Lex Developer stał się narzędziem do rewizji obowiązujących ustaleń, a nie zasadą w systemie, co być może dało w miarę dobre rezultaty. Natomiast, panie profesorze, tak w takim razie holistycznie i ogólnie, no i pewnie z poziomu teorii, no bo na praktykę jeszcze przyjdzie czas, zobaczymy za kilka miesięcy czy kilka lat, jak ta ustawa się w praktyce przyjęła. No, czy ta ustawa, ta znowelizowana ustawa, ta ustawa po liftingu, albo nawet może więcej, no bo to nie tylko lifting w końcu był, czy ta ustawa jest lepsza od poprzedniczki i czy ona rzeczywiście ma szansę, żeby cokolwiek w polskim systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego zmienić na plus? No bo różne głosy w literaturze, w piśmiennictwie, gdzieś tam na różnych forach dyskusyjnych czytamy. To znaczy, ja myślę, że ja rozróżnię dwie rzeczy, właściwie trzy. Czy ta ustawa jest lepsza? No, trudno stwierdzić. Wydaje się, że stwarza w pewnym sensie jakby nowe ramy prawne, troszeczkę skonstruowane według innych zasad dla kształtowania zagospodarowania przestrzennego. Wydaje się być to krokiem w dobrym kierunku, natomiast jakie będą tego efekty, to się okaże. A to zależy od dwóch kwestii. Po drugie, nie do końca jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, kiedy tak naprawdę te reformy w praktyce wdrożone. To ustawodawca przyjął moim zdaniem bardzo optymistycznie, że w ciągu 2 czy 3 lat te plany ogólne gmin powstaną. Otóż niestety muszę z przykrością powiedzieć, że nie powstaną i to wszyscy już w tej chwili o tym wiedzą. Z jednego prostego powodu, nie będzie komu ich zrobić. Tak? Tutaj mamy niestety bardzo niewielkie grono urbanistów, którzy na tym zagadnieniu się troszkę znają. To z różnych bardzo, można powiedzieć, tutaj kwestii wynika. Do tego dochodzą różne nowe instrumenty czy nowe regulacje dotyczące cyfryzacji tego procesu planowania, co niestety z przykrością muszę powiedzieć wyklucza część grona osób zajmujących się gospodarowaniem przestrzenią, które po prostu no, jakby za tą rewolucją technologiczną, cyfrową nie do końca nadążą. I wreszcie pojawiają się kwestie związane z, wydaje się, koniecznością przemyślenia w ogóle i nauczenia się robienia tych nowych dokumentów, jakim są właśnie plany ogólne, czy właśnie zintegrowane plany inwestycyjne w nowych realiach. Dodam tylko, że jak za mojej wczesnej młodości, może to po mojej siwej brodzie nie widać, ale były takie piękne czasy, wprowadzono ustawę w 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, to wówczas pojawiło się studium. Tak? Na początku nikt nie potrafił w ogóle wymówić tej nazwy, bo ona była długa i skomplikowana, zresztą dalej jest. I słuchajcie Państwo, dopiero po dobrych 10 latach mniej więcej, gdzieś okazało się mniej więcej, jak się to, przepraszam za kolokwializm, je tą ustawę, tak? I tutaj śmiem twierdzić, że będzie podobnie albo jeszcze gorzej, z racji na to, że ilość przepisów i komplikacji, które trzeba wziąć pod uwagę w tym procesie, zdecydowanie jest większa niż wówczas, tak? Tak więc z tego punktu widzenia wydaje się, że ten efekt może być efektem odłożonym w czasie, co może przy braku ewentualnej jakiejś nowelizacji tej ustawy skończyć się tym, że za 2 lata nagle się okazuje, że gminy nie będą mogły prowadzić tej ręcznie sterowanej polityki przestrzennej z racji na brak podstawy prawnej do tegoż, no chyba, że ustawodawca tą regulację zmieni, co zapewne nastąpi. Już nie takie rzeczy, żeśmy widzieli. To prawda, czasu gminy mają mało na przygotowanie i uchwalenie planów ogólnych, a pamiętajmy, że plan ogólny to nie jest punkt wyjścia w lokalnym systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego, bo ta nowelizacja mocno hołduje strategią rozwoju, prawda, od których de facto cała dyskusja na temat koncepcji przestrzennego rozwoju gminy się powinna zaczynać, więc tu mogę płynnie przejść do profesora Łukasza Mikuły, który
nam trochę być może o tych zagadnieniach właśnie opowie, o polityce rozwoju i o roli strategii rozwoju w planowaniu przestrzennym. No oczywiście zwłaszcza na poziomie lokalnym, ale wydaje się, że reforma z 2021 roku, która próbowała integrować politykę rozwoju z polityką przestrzenną, zatrzymała się wówczas na poziomie regionu, a ta reforma gdzieś tam, prawda, postąpiła kolejny krok w przód i podobny mechanizm wprowadziła na poziomie gminy. Panie profesorze, co pan na to? Tak, zgadza się. Często mówiąc o tej reformie, która nas czeka za moment, już krótki bardzo moment, mówimy o jako o tej głównej zmianie i faktycznie to jest pewnie główna zmiana ze studium na plan ogólny, ale w tej triadzie jest jeszcze właśnie trzeci element, czyli strategia rozwoju. Plan ogólny wcale nie jest takim prostym przeniesieniem ustaleń studium. Plan ogólny już z tego, co widzimy, będzie prawdopodobnie dokumentem, też przez wymogi dotyczące cyfryzacji, o których zresztą mówił profesor Lorenz, takim dokumentem dość sformalizowanym, jeśli chodzi i usztywniony być może, jeśli chodzi o swoją konstrukcję. Tak naprawdę wydaje się, że większa część tego materiału, który w formie opisowej, ale nie tylko opisowej, bo także tych różnego rodzaju map tematycznych, które się pojawiały w studium i w części uwarunkowań, i w części kierunkowej, oprócz być może tej mapy głównej, która obrazowała przede wszystkim kierunki przeznaczenia terenów, cała ta treść merytoryczna studiów, ona raczej, jeżeli gdzieś w ogóle, to zostanie umieszczona, czy będzie musiała być umieszczona właśnie w strategii rozwoju gminy lub, i to jest też istotne nowum, być może w strategii rozwoju ponadlokalnego, czyli wchodzimy także w pewne możliwości trudne, ale być może do wykonania, przeniesienia części ustaleń planistycznych na poziom kilku lub kilkunastu gmin, które ze sobą w jakiś sposób uzgodnią to, czy będą współpracować w ramach jakiegoś obszaru funkcjonalnego. Ale to jest być może temat odrębny. Natomiast patrząc na to, co ta znowelizowana ustawa zmienia, jeśli chodzi o strategię, to jest akurat zmiana, która dotyczy, jest w tej nowelizacji zawarta, ale dotyczy ustawy o samorządzie gminnym, bo tam są treści dotyczące zawartości strategii. No można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie dopełnienie tego kroku, który został zrobiony w 2021 roku. Tam Państwo pamiętacie, że oprócz takich działań jak na przykład likwidacja koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, też pojawiła się pierwszy raz jakaś narzucona troszeczkę prawnie struktura strategii rozwoju gminy. Pojawiły się takie hasła jak model struktury funkcjonalno-przestrzennej, ustalenia i rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej, ale bardzo hasłowo, tak naprawdę nie za bardzo było wiadomo, co to jest. To znowu nawiązanie też do tego, o czym mówił profesor Lorenz. Pojawiały się różnego rodzaju podręczniki ze strony ministerstwa dotyczące, jak tworzyć ten aspekt strategii rozwoju, czy gminnej, czy strategii rozwoju ponadlokalnego. Zresztą przy tej drugiej, jeśli chodzi o podręcznik, sam uczestniczyłem w jego redagowaniu. No ale póki co oczywiście podręczniki nawet najlepszego i najmądrzejszego ministerstwa opracowane przez świetnych ekspertów, no nie są źródłem prawa w Polsce. Tym razem pojawia nam się ta zawartość przestrzenna strategii, no w formie już konkretnych przepisów prawnych, które właśnie w znowelizowanej ustawie o samorządzie gminy będzie można znaleźć. Jeżeli sobie czytamy te poszczególne elementy, to widzimy, że szczególnie w tym, co się zbiorczo nazywa ustaleniami i rekomendacjami w zakresie polityki przestrzennej, znajdujemy dużo, choć na pewno nie wszystko, z tego, co do tej pory było zawartością merytoryczną studium, przede wszystkim w części kierunkowej. No i teraz pytanie o to, jaka będzie rola tej strategii w całym systemie. Przekornie bym powiedział, że podobna do tej, jaką ma ta opisowa część studium, czyli to wszystko, co nie jest w studium określeniem, że to jest jakiś teren docelowo MW, czy P przez U, czy jeszcze jakiś inny i z określeniem jakichś tam brzegowych być może parametrów, to jest ta część, która wędruje do planu ogólnego. Można powiedzieć, że wszystko inne, jeżeli gdzieś ma się zachować, to właśnie w strategii. A każdy musi sobie sam trochę ze swojej praktyki odpowiedzieć, jak bardzo to, co znajduje się w studium, a nie jest tym jego takim najbardziej namacalnym i twardym ustaleniem, jest w praktyce stosowane. Z reguły w studiach jest wiele takich bardzo czasami przydatnych
powiedziałbym, zapisu o charakterze interpretacyjnym, które, czy uelastyczniającym, które pozwalają na poziomie planu miejscowego pewne rzeczy zrobić w sposób taki niestandardowy, czy w jakiś sposób być może coś zrobić inaczej niż jakoś by wynikało z takiego sztywnego przypisania do danej strefy. Zobaczymy, jak takie klauzule różne uelastyczniające, które można moim zdaniem pozostawiać w strategiach rozwoju, jako pewne właśnie takie zasady być może polityki przestrzennej gminy, jak to się zgra z tym jednak dość usztywnionym i ustandaryzowanym sposobem sporządzania planu ogólnego. No jesteśmy w tej chwili w ważnym momencie, bo od wczoraj pewnie całe środowisko dyskutuje o projekcie rozporządzenia w sprawie planu ogólnego. W tym rozporządzeniu też znajdujemy nawiązania do strategii, czyli te związki są, powiedziałbym, wielowymiarowe. Akurat pojawia się odwołanie do strategii w kwestii określania czy modyfikacji tych ministerialnych propozycji, jeśli chodzi o określenie na przykład zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową. Czyli dobrze skonstruowana strategia, która pewnie w większości gmin będzie za tym pierwszym razem powstawała równolegle z planem ogólnym, może ułatwić być może później stosowanie reformy w praktyce. Natomiast te kwestie właśnie czasowe tego, że i plan ogólny, i strategię trzeba praktycznie sporządzać równolegle. W praktyce powinna to być sekwencja taka, że najpierw jest strategia, ta część właśnie kierunkowa, a później plan ogólny, który trochę wobec tej strategii jest czymś wykonawczym. No to sprawi, że system, który w swojej konstrukcji takiej ogólnej moim zdaniem ma sens, czyli dokument strategiczny, wiążący prawnie akt prawa miejscowego w skali całej gminy, plan ogólny i później już konkretnie plany miejscowe lub zintegrowane plany inwestycyjne z jakimś tam uzupełnieniem, ale faktycznie tylko uzupełnieniem WZ-kami. Ten system, który nawet w tej konstrukcji może i ma sens, to jednak jego wdrożenie, to, że wdrażamy równolegle te dwa dokumenty ogólne dla gminy, to, że to jest bardzo krótki czas, to, że i to jest ciekawy jeden z przepisów w części dotyczącej przepisów przejściowych nowelizacji, który mówi, że właściwie ten pierwszy plan ogólny może być bez strategii sporządzony, to sprawia, że w praktyce będzie bardzo wiele problemów właśnie tego równoległego przygotowywania strategii planu ogólnego. Wydaje mi się, że gminy bardziej postawią na to, żeby maksymalnie zdążyć z planem ogólnym, a ta strategia gdzieś tam będzie czymś towarzyszącym, ale prawda jest taka, że któraś gmina zdąży z planem ogólnym do 2025 roku, to strategia nie jest aż tak bardzo potrzebna od strony prawnej, od strony merytorycznej, moim zdaniem ona byłaby niezbędna. Jeżeli ktoś nie zdąży i z jednym i z drugim dokumentem do końca 2025 roku, to patrząc na dzisiejsze przepisy, taka gmina będzie miała naprawdę duży problem. Dziękuję serdecznie, bo de facto w ciągu 2 lat z małym hakiem opracować, przeprocedować, uzgodnić, zaopiniować, przepartycypować, uchwalić, jeszcze przejść przez nadzór wojewódzki z 2 dokumentami, to nie jest lada wyczyn, prawda? Widzę, że się pani mecenas zgłasza, bardzo proszę. Ja chciałam tylko zauważyć, że jakby bardzo mi się podoba optymizm pana profesora, natomiast przepisy przejściowe są takie brutalne, że jak gmina nie ma żadnego dokumentu pod tytułem strategia, to może robić plan ogólny bez strategii. W najgorszej sytuacji będą gminy, i takie to trochę z ad vocem, które mają strategię lub mają strategię w trakcie, które są te strategie zupełnie nie realistyczne, może tak to ujmę, bo nagle się okazuje, że ona ma dokument nierealistyczny i musi robić to, co jakby tak co było powiedziane, czyli musi robić coś najmniej wygodnego, czyli albo natychmiast zmieniać tą strategię, żeby móc do niej zrobić do niej plan ogólny, albo musi robić plan ogólny, bazując na tej właśnie nierealistycznej strategii. I to jest bardzo, jak dla mnie, ważna informacja dla gmin, którą się natychmiast w ciągu 10 dni powinny pochylić, bo przepis przejściowy pozwala na bazowanie na planie ogólnym, bazowanie planu ogólnego na strategii, która została wszczęta przed dniem wejścia w życie ustawy. Czyli rzucenie na taśmę tak uchwały przed wejściem w życie ustawy, czyli w ciągu najbliższych 10
10 dni przed wejściem w życie ustawy mówiącej o tworzeniu nowej strategii jest w stanie uratować te gminy, które mają strategię, ale strategie mają takie przykurzono-pułkownikowo-życzeniowe. Już taka porada. Jasne, dziękujemy serdecznie. Zaraz będziemy prosili panią mecenas o kilka kolejnych porad, także pytania są gotowe w pliku. Jeszcze pan profesor się zgłasza, widzę, w tym temacie. Ad vocem. Znaczy, się wydaje, że jakby o ile problem jakiś może się pojawić, to w przypadku tych gmin, które mają strategię, powiedziałbym, opracowaną na przepisach, które obowiązują między 2021 rokiem, czyli tą nowelizacją, która w ogóle wpisała model struktury funkcjonalno-przestrzennej i te ustalenia przestrzenne, no a powiedzmy nowym stanem prawnym, to jest jakaś grupa, ale nie jest, myślę, ona szokująco aż tak bardzo duża. Wiemy troszeczkę, jak w większości powstawały te modele struktury funkcjonalno-przestrzennej, przede wszystkim w bardzo różny sposób, tak, takich, powiedziałbym, no zupełnie pewnie z kosmosu wymyślonych, aż wielu nie ma, bo bardzo często było to w jakimś sensie bazujące na studium, jeżeli oczywiście studium było w miarę aktualne. Problem no jest, być może jakieś gminy faktycznie popłynęły z czymś, ale jest pytanie, czy w takim stopniu, że w jakiś sposób uniemożliwi im to zrobienie planu ogólnego. Moim zdaniem w tej chwili to, co uniemożliwi każdej gminie zrobienie planu ogólnego, to jest to, co znajduje się w projekcie rozporządzenia do spraw planu ogólnego, te przeliczniki chłonności, które wysymulowaliśmy już na kilku miastach i gminach, które są zupełnie gdzieś przeszczelone i albo wzór jest zły, albo wartości są złe. Tak naprawdę w tej chwili jakby mobilizacja całego środowiska powinna zgromadzić się wokół tego, żeby poprawić albo wzór, albo wskaźniki, a najlepiej jedno i drugie, bo to jest coś, co na pewno uniemożliwi zrobienie planu ogólnego. Myślę, że strategia, jeżeli to jest strategia, która i tak była na dotychczasowych przepisach, jaka jest, taka jest, jakoś pod nią da się plan ogólny zrobić. Pamiętajmy, że tą zmianą, to już podsumowanie pewne, tą zmianą, która może ma największy skutek, jest to, że do tej pory strategię tak naprawdę robili nie urbaniści. Do tej pory jakby to jest, powiedziałbym, odrębny segment rynku, robienie strategii to było. To robi inaczej się specjaliści od funduszy zewnętrznych, od pozyskiwania funduszy europejskich, którzy wiedzieli, co trzeba wpisać, żeby dobrze w tym języku aplikacji funduszowych się brzmiało. Natomiast teraz bez urbanisty się strategii rozwoju nie da zrobić i to, co mówi profesor Lorenz, ktoś musi zrobić teoretycznie 2500 planów ogólnych, bo tyle mamy gmin w Polsce, no ale wypadałoby też ileś co najmniej do tego równolegle strategii prowadzić, gdzie też ten udział urbanisty, szczerze mówiąc, być może, no może nie większy, inny troszeczkę w innym charakterze, ale też jest potrzebny. To nie jest tak, że nawet mając studium uchwalone wczoraj, Poznajmy akurat uchwalone 11 lipca, bardzo świeżutkie, że można to po prostu jakoś mechanicznie sobie rozdzielić na dwa dokumenty, strategię nowego typu i plan ogólny i to szybko puścić. To niestety tak naprawdę wymaga trochę na nowo napisania jednego i drugiego dokumentu i współpracy z tymi funduszowcami tak zwanymi przy okazji strategii, no bo ta część projektowa, rozwojowa, ona nadal w strategii zostaje. Zobaczymy, jak ten, powiedzmy, ta próba wyjścia ku planowaniu zintegrowanemu wyjdzie w praktyce, czy to nie będzie sklejanka tak naprawdę, że strategie będą dwoma dokumentami w jednym, czyli ta część, jak do tej pory była ogólne jakieś tam cele, wizja, parę projektów, ona sobie będzie. Do tego będzie urbanista doklejał to, co było trochę dotychczasowym studium. No z tego coś powstanie, co będzie spełniało warunki prawne, natomiast czy to będzie faktycznie ze sobą zintegrowane, no może być różnie. To jest taki mój też chyba daleko idący optymizm. Jasne, bo pod względem funkcji, no to pewnie studium uwarunkowań rozbito na diagnozę, no bo tam będą tak zwane uwarunkowania, prawda, no na strategię rozwoju właśnie i plany ogólne, ale pod względem struktury, pod względem treści, podstawy prawnej, no to mamy generalnie małą rewolucję, w związku z czym Ctrl-C, Ctrl-V raczej nie zadziała. Natomiast chciałem jeszcze pana profesora dopytać o jedną rzecz, bo też gdzieś tam w środowisku dużo pytań pojawiało się wokół pojęcia czy instytucji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Zdaje się, że ta nowelizacja nieco nam pomaga zrozumieć to, czym jest ten model, prawda?
bo to pojęcie zostaje zdefiniowane, rozwinięte, dookreślone przez ustawodawcę. Owszem, jedno jeszcze uzupełnienie, tylko to, o czym mówiłeś wcześniej, że te uwarunkowania gdzieś mają przejść do diagnozy, ale uwarunkowania, zauważam, tylko w dużej mierze przechodzą też do uzasadnienia planu ogólnego. To jest też ciekawe miejsce, gdzie też to uzasadnienie jest takim dokumentem, który jest dosyć, może być skomplikowany i prawie, że trzecim odrębnym jakimś materiałem, który trzeba przygotować. Natomiast wracając do tego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, faktycznie ta bardzo enigmatyczna do tej pory nazwa, czy może bardziej enigmatyczne to, co pod nią się kryło, została tutaj to pojęcie trochę dopracowane i wydaje się, że no w zgodzie troszeczkę z tym, czego można było oczekiwać po tym dopracowaniu, czyli na temat struktury funkcjonalno-przestrzennej właśnie składają się te podstawowe elementy właśnie struktury przestrzennej gminy, czyli jednostki osadnicze. Oczywiście inaczej to wygląda w gminie wiejskiej, gdzie mówimy to o pewnej sieci miejscowości, pewnie trochę inaczej w przypadku miasta, gdzie to jest pewna struktura dzielnic, być może jakichś ich głównych ośrodków centralnych, usługowych, takich lokalnych, powiedzmy przestrzeni też może kluczowych, publicznych. To jest podstawowy ten system przyrodniczy tak naprawdę, ten szkielet zielono-niebieskiej infrastruktury, szkielet infrastruktury technicznej, transportowej i pewnie tych różnego rodzaju magistralnych sieci mediów, no i także najważniejsze obiekty infrastruktury społecznej. Tak naprawdę w dużej mierze jest to treść, która w dużej mierze znajdowała się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, także w formie kartograficznej. Czasami to były elementy tego głównego rysunku studium, czasami to były pewne takie mapy uzupełniające. No, pytanie do tego modelu pewnie trzeba by było też pewną filozofię dopisać, dlaczego tak, a nie inaczej ma się gmina rozwijać. Tak naprawdę model wydaje mi się paradoksalnie prostszą częścią w tym wymiarze przestrzennym strategii niż to, co się pojawiło właśnie jako ustalenia i rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej, które też mają mieć drobna tam zmiana jednej cyferki w ustawie i odesłania, ale też one mają mieć formę rysunkową, gdzie tam między innymi te różne rzeczy dotyczące bilansu terenów, zapotrzebowania na zabudowę tych głównych kierunków rozwoju przestrzennego, ale też na przykład polityka wobec obiektów wielkopowierzchniowych, handlowych czy odnawialnych źródeł energii, czyli te wszystkie takie, powiedzmy, sektorowe polityki przestrzenne gminy tam się mają znaleźć i wydaje mi się, że w opracowaniu trudniejsze może być to, co jest pod hasłem ustalenia i rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej, niż model, który w większości przypadków da się jakoś narysować, nawet z tymi doprecyzowanymi składnikami, trochę na bazie, no, po pierwsze istniejącej struktury gminy, trochę tego, co było w dotychczasowych studiach, no, trochę jakiejś rewizji tego, do czego dążymy. Jest to w pewnym sensie taki zgeneralizowany obraz tego, do czego w danej gminie dążymy. Przede wszystkim tych elementów najważniejszych. To nie jest szczegółowa inwentaryzacja każdego budynku, każdej sieci, każdej ulicy. Jasne. Dziękuję serdecznie. Teraz w takim razie przejdziemy do pani mecenas. Też mam serię pytań. Ale pierwsze takie ogólne i wprowadzające pod pozostałe. Pani mecenas, a jak pani tą reformę ocenia w ogóle? Tak z grubsza, holistycznie, z lotu ptaka. Z lotu ptaka oceniam tę reformę jako obarczoną bardzo dużym ryzykiem, związanym z bardzo długim okresem przejściowym i jednocześnie z krótkim. Czyli on jest... Ten okres przejściowy do końca 2025 roku jest jednocześnie zbyt krótki, żeby gminy mogły uchwalić rzetelnie plany ogólne i przygotować się do reformy. Również z uwagi na jakby niedobór osób na rynku, które są w stanie to zrobić. I tak krótki okres czasu będzie powodował to, że też będzie walka cenowa, tak jakby, znaczy. No, same kiepskie rzeczy mogą się wydarzyć, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest zbyt długi okres czasu, czyli jakby jest ten sam okres czasu, prawie dwuletni,
który pozwala na uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy. Powiedzmy, że mniej więcej na tych samych zasadach, co są obecnie. Był okres wakacyjny, ta informacja nie była zbyt powszechna. Okres wakacyjny się kończy. Zaczyna powoli docierać do właścicieli nieruchomości to, że albo teraz, albo nigdy, mówiąc tak kolokwialnie. Więc ja osobiście, jeżeli miałabym adresować to do swoją wypowiedź do gmin, to po prostu mam bardzo, bardzo poważne obawy, że one zostaną zasypane wprost wnioskami o warunki zabudowy i to tysiącami wniosków na różne typy zagospodarowania terenu, bo ludzie będą po prostu próbować zabezpieczać swoje interesy, obawiając się tego, że nawet jeśli ich teren byłby wyznaczony w planie ogólnym do uzupełniania zabudowy, to gmina się z tym planem ogólnym, mówiąc brzydko, nie wyrobi, a oni stracą tak, no nie rzeczywiście, ale tak marzeniowo stracą na wartości ich nieruchomości. Obawiam się też, że ten długi okres przejściowy, mówię, za długi i za krótki jednocześnie, będzie powodował duże zawirowania na rynku wyceny nieruchomości. Ale to jest jakby poza światem urbanistyki, więc nie będę to tutaj wnikać, natomiast nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, co może się dziać w sytuacji, kiedy z dokumentów będzie wynikało, że dany zasób nieruchomościowy, który nie ma decyzji o warunkach zabudowy, a jeszcze jakimś bankiem ziemi stanowiącym zabezpieczenie kredytowe, nagle się okaże być i faktycznie, i prawnie, i przyszłościowo gospodarstwem rolnym tylko i wyłącznie. Że jakby obawiam, więc oceniam tą reformę jako krok, powiedzmy, że krok jest w dobrą stronę, ale my stąpamy po rozżarzonej lawie i to może naprawdę bardzo, bardzo różnie się skończyć. Może skończyć się tak, że gminy małe, nie mające środków i siły przebicia na pozyskanie urbanisty, która zrobi im plan ogólny, za półtora roku, za dwa lata staną się gminami, które nie będą mogły pozyskać żadnego inwestora, gdzie się ruch inwestycyjny zatrzyma z uwagi właśnie na brak możliwości uzyskania i decyzji o warunkach zabudowy i podkreślam uchwalenia planu miejscowego, bo plan ogólny jest też tą determinantą mówiącą, że można tylko wtedy uchwalić plan miejscowy, ale zgłasza się pan profesor Lorenz, więc może... Panie profesorze. Ja chciałem, jeśli można, panie mecenas Adwoca, w ogóle bardzo miło panią znowu zobaczyć po paru latach. Mianowicie to, że to, słuchajcie państwo, to nie jest tylko tak, że, przepraszam za kolokwializm, chciwi właściciele terenów rozwojowych, prawda, rzucą się do decyzji o warunkach zabudowy. Wyobraźmy sobie prostego rolnika, który nagle się okaże, że nie jest w stanie zrealizować jakiegoś elementu infrastruktury potrzebnej dla rozwoju gospodarstwa, czy po prostu prowadzenia gospodarki rolnej, bo gmina a wiejska, a umówmy się, gminy wiejskie są dużo bardziej poszkodowane potencjalnie niż duże miasta, nie będzie w stanie przygotować owego planu ogólnego. Tak, więc tutaj możliwe konsekwencje są po prostu, jest ich po prostu mnóstwo i to paradoksalnie wcale nie w kontekście dużych miast, tylko właśnie całej reszty Polski. Tu chciałam się zgodzić, że jak dla mnie to jest tak, że im mniejsza gmina, im uboższa gmina, tym te konsekwencje dla niej będą, ryzyka dla niej są bardziej daleko idące, bardziej negatywne. Dobra, mamy zarysowaną mapę ryzyk w takim razie, więc jest pesymistycznie, a może po prostu realistycznie. A jeżeli chodzi o ocenę samych założeń konstrukcyjnych przeprowadzonej nowelizacji, zmiany instytucjonalne na przykład, jakie pani mecenas ocenia? Pomysł z likwidacji studium, wprowadzenia planu ogólnego, z jakby, ja bardzo się, może tak, ja po latach walki osobistej o jakąkolwiek reformę systemu planowania i próbowania wciskania reformy systemu planowania jakichś jej poszczególnych elementów tylnymi drzwiami przez inne ustawy, w ogóle bardzo się cieszę, że coś się udało. To jest jakby, to jest po pierwsze. Osobiście uważam, że można było to zrobić inny sposób,
choćby taki, żeby nie wyrzucać studiów do kosza. Bo studia są bardzo obszernymi dokumentami wymagającymi dużo analiz, których bardzo często były poprzedzone od jakiegoś czasu bilansowaniami i wyrzucenie tego dokumentu de facto do kosza jakby jest moim zdaniem marnotrawstwem czyjejś pracy, analityki, zwłaszcza, że tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, nie da się tego dokumentu jeden do jednego wykorzystać do strategii. I ja wiem, że my po prostu pochodzimy z różnych obszarów Polski i jakby mamy inne też związane z tym doświadczenia, bo jednak Polski są naprawdę bardzo różne, zwłaszcza od strony tej urbanistycznej, to ja niestety znam takie gminy, które właśnie przed 2021 rokiem poprzyjmowały strategie bardzo optymistyczne, tak to nazwijmy, poprzyjmowały je skutkiem bilansowania. Tak, chciały mieć jakiś dokument, w którym się zakotwiczą, po co im takie przerysowane bilansowania. Więc ja rozumiem, że jest taka część Polski, która jest racjonalna i gdzie te strategie są ok i da się jakoś przełożyć, ale ja znam takie gminy, gdzie te strategie zakładają, że do nich się przeprowadzą mieszkańcy wszystkich okolicznych gmin tego rodzaju strategie rozwojowe. Więc nie, jakby to nie, szkoda mi studiów, szkoda mi ich wyrzucania do kosza, zwłaszcza wobec braku możliwości pełnego wykorzystania prac nad studiami w strategiach. Plan ogólny mam bardzo poważne wątpliwości, mimo zabiegów legislacyjnych dokonanych w ustawie, że sądy na podstawie planów ogólnych nie będą zasądzały odszkodowań z uwagi na utraconą wartość nieruchomości. Jednak plan ogólny jest aktem prawa miejscowego i jakby tuż obawiam się, że sądy mogą zupełnie inaczej podejść do kwestii odszkodowawczej. Zwłaszcza, że to, co pan profesor Lorenz mówił na samym początku, to podejście, że mam ziemię, więc mogę się wybudować, a każde ograniczenie tej zabudowy to jest jakby odebranie mi uprawnienia, co jest w ogóle nieprawdziwe, ale jest takie przekonanie powszechne w Polsce, że to nie jest tak, że ktoś mi przydaje uprawnienie do tego, żebym ja mogła zabudować nieruchomość, tylko że jest raczej podejście takie, że ktoś mi odbiera możliwość mojego zabudowania nieruchomości, zupełnie nie znajdujące nigdzie uzasadnienia. Obawiam się, że plan ogólny, jakby ja zawsze, przepraszam, za dużo mówię, plan ogólny obawiam się, że będzie rodził, że może skończyć się roszczeniami odszkodowawczymi, zwłaszcza jak ja widzę, co się stało z artykułem 36 i jego interpretacją przez sądy powszechne, tak, że pamiętajmy, że użyty w tym przepisie zwrot w związku z uchwaleniem planu miejscowego w dotychczasowy sposób został tak wyinterpretowany przez sądy powszechne, że zaczął być rozumiany jako potencjalna możliwość, czyli dotychczasowy sposób, to nie językowo, że tak jak do tej pory, tylko że potencjalny przyszły możliwy, tak, czyli interpretacja powstała zupełnie inna niż wola ustawodawcy, stąd moje bardzo duże obawy co do tego, jak się skończą losy odszkodowawcze planu ogólnego, a podkreślam te kwestie odszkodowawcze, dlatego że one bardzo często są tym hamulcowym w stosunku do gmin przy uchwalaniu planów miejscowych, że gminy boją się często uchwalania planów miejscowych z uwagi na ryzyka wysokich odszkodowań. Więc jeżeli ja połączę te dwie rzeczy, ryzyko totalnego wysypu wniosków o WZ-ki i wydawania decyzji o warunkach zabudowy, z ryzykiem, że plan ogólny mimo woli ustawodawcy będzie generował odszkodowania, to obawiam się skutków tej reformy. Jakby nie tyle związanej z wolą ustawodawcy czy projektodawcy, co z funkcjonowaniem później tych przepisów, a swoje obawy opieram o dotychczasowe doświadczenia. I po prostu ja osobiście zawsze uważałam, że decyzja o warunkach zabudowy powinna być decyzją konstytutywną, klasyczną decyzją konstytutywną, czyli wydawaną raz dla jednego podmiotu, tak jak pozwolenie na budowę.
ktoś chce inne o decyzję o warunkach zabudowy, to tamta jest uchylana, że nie może być tak, że decyzje, z którymi sądy wiążą odszkodowania i jakiekolwiek uprawnienia mimo przepisów ustawowych, kilkanaście, kilkadziesiąt jest w obrocie o odmiennej i niemożliwej do skonsumowania treści. Decyzja o warunkach zabudowy w takiej formie, jakiej jest i o czym wielokrotnie ja mówiłam na różnych szkoleniach, jak mówi Trybunał Konstytucyjny, dając wyrok do ustawy planistycznej, ona ma charakter informacji w formie decyzji. I po prostu tego mi bardzo brakuje w tej reformie, że nie zrobiono z tej decyzji konstytutywnej, choćby decyzji konstytutywnej uznaniowej, która musiałaby uwzględniać studium. I wtedy już studium nie musiało być aktem prawnym, żeby można było je uwzględnić w decyzji, czy strategię, czy estetykę, wtedy w decyzji, ale znowu pan profesor Lorenz prosi o głos, w decyzji uznaniowej można uwzględniać każdy rodzaj dokumentu, jak nie chcę powiedzieć, że każdy widzimisię organu, ale no mniej więcej każde stanowisko organu, o ile tylko on jest w stanie je uzasadnić. Przepraszam, już oddaję. Chociaż czasami, pani mecenas, analizując przesłanki wydawania obywatek, mam wrażenie, że one są mocno uznaniowe jednak, chociaż brakuje tam w podstawie klauzuli generalnej, która by rzeczywiście być może te treści ze studium czy innych dokumentów mogła inkorporować, nie? Tak, tylko że mam wrażenie, że są uznaniowe w odwrotną stronę, tak? Czyli jakby są uznaniowe, czyli ja naciągam normę, żeby wydać decyzję o warunkach zabudowy, tak? A nie ma tej uznaniowości jakby w drugą stronę, że ja mówię, że nie wydam tej decyzji o warunkach zabudowy, bo ona mi psuje kompozycję. Nie, to prawda, tak, no, jeżeli chodzi o charakter wywiadki, w pełni rozumiem intencje, ale chyba dobrze, że trochę dokręcono jednak śruby w przesłankach. Nie? To jest bardzo mi się tak, jeżeli chodzi o WZ, bardzo mi się podoba dokręcenie śruby w przesłankach, bardzo mi się podoba ograniczenie przestrzenne do wydawania WZ-ek, bardzo mi się podoba przy WZ-kach podział WZ-ek na WZ-ki jakby greenfieldowe, takie nazwijmy o staropolsku, tak, czyli ten dotychczasowy artykuł 61, ustęp 1, kiedy ja buduję na nowym terenie i to, że w sytuacji, jakby zupełnie inne potraktowanie sytuacji, kiedy zmiana zagospodarowania terenu jest związana niekoniecznie z kubaturowym budynkiem lub jeżeli polega na rozbudowie istniejącego budynku, czyli ja mam istniejący budynek, który na przykład nie spełnia mi warunków wydania WZ-ki, i mimo tego ja mogę dostać WZ-kę na rozbudowę lub odbudowę tego budynku. Akurat te zmiany bardzo wysoko oceniam i zmianę, którą jakby jakoś jest pomijana przy dyskusjach, czyli zmianę bardzo istotną dla wywłaszczonego, czyli ten, kto jest wywłaszczony z części, może tego, że pracuje przy inwestycjach, to ją bardzo widzę, czyli ten, kto jest wywłaszczony z części nieruchomości, akurat pechowo tej zabudowanej części nieruchomości, będzie mógł się odtworzyć na pozostałej części nieruchomości, nawet jeżeli ta część nieruchomości jest poza planem, poza obszarem uzupełniania zabudowy i niezgodnie z planem ogólnym. Czyli nie będzie musiał ktoś czekać, aż gmina zmieni strategię, a potem plan ogólny, po prostu będzie mógł iść się odbudować, więc te zmiany w zakresie, mówiąc tak kolokwialnie, dokręcenia śruby przy WZ-kach, zobaczenia różnych sytuacji zabieranych z gospodarowania terenu, jakby innego traktowania greenfieldowej zabudowy, a innego traktowania rozbudowy istniejącego budynku, odbudowy budynku, który jest na przykład za daleko od wszystkiego, żeby spełniać warunki uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Bardzo mi się podoba, tak jak mówię, pan profesor. No. Tak, widzę panie profesorze. Długo pan profesor rękę u góry, ale już oddaję głos i mikrofon. Na szczęście wirtualną, tak więc spokojnie. Ale tutaj w odniesieniu do tego, co mówiła pani mecenas, z jedną rzeczą pozwolę się nie zgodzić. Mianowicie pani mecenas stwierdziła, że nie ma sytuacji, że WZ-ki się odmawia wydania na zasadzie, bo ona będzie psuła, bo jakby to, co wnioskodawca chce, to będzie psuło kompozycję. Otóż się zdarza i przegięcia, przepraszam za wyrażenie, są w obie strony. Tak? To wcale niekoniecznie tak działa, że się wszyscy tylko naciąga tą WZ-kę, tylko po to, żeby prawda w kontekście inwestora, że tak powiem, umożliwić realizację jakichś wygórowanych żądań, tak bym to ujął. Tak? Czasami jest dokładnie odwrotnie i też czasami te decyzje bywają równie zaskakujące, tak to nazwijmy. Tak?
Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie proszę zwrócić uwagę, że przepraszam za wyrażenie bezpieczne w tym sensie, jeżeli chodzi o przyszłość możliwości rozwoju zagospodarowania przestrzennego, są te gminy, które są w dużym stopniu objęte zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. A więc trochę można powiedzieć, że ustawodawca wprowadził taką trochę zadziwiającą zasadę, że kto mieczem wojuje, to z miecza ginie, tak? Czyli kto wojował WZ-kami, to od braku planu ogólnego zginie, mówiąc krótko, tak? I to trochę tak to będzie działało, tak? Bo tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy tego planu ogólnego się nie przygotuje, to po prostu nie ma możliwości ani uchwalania planów miejscowych, ani wydawania WZ-ek, ani robienia różnych innych manewrów z tymi zagadnieniami związanymi. Czyli już sobie wyobrażam, co się za chwilę zacznie dziać, jakie te niebotyczne będą, że tak powiem, przetargi na to po prostu, kto tam, prawda, szybciej ten plan ogólny zrobi i za jakie pieniądze. Plus do tego wszystkiego jeszcze bardzo mnie rozbawiło, szczerze mówiąc, ocena skutków regulacji, że plan ogólny będzie kosztował 200 tysięcy złotych, tak? 200 tysięcy złotych, podejrzewam, to będzie kosztowało przygotowanie kartki papieru na potrzeby przygotowania uchwały o przystąpieniu do planu ogólnego, a nie jego wykonanie. Tak się trochę obawiam, tak? Tak więc tutaj mam wrażenie, że ustawodawca jakiegoś kompletnie tu się minął po prostu z realiami w tym zakresie, tak? Ale tak jak mówię, chciałem zwrócić uwagę na to, że bezpieczne są te gminy, które są w dużym stopniu objęte zapisami planów miejscowych. A że te plany miejscowe miejscami mają po 20 parę albo i 30 lat prawie, no tam 30 to może nie, ale 25 powiedzmy maksymalnie, to jakby to już nikogo nie interesuje. Tak? Ważne, że one są i to są dalej podstawą prawną do realizowania zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję serdecznie. Bardzo mi się podobała ta figura filozoficzna wręcz mściwego prawodawcy, tak będę to pamiętał. Niekoniecznie racjonalne, ale mściwy. To mi się też podobało, to określenie z kolei. Mściwy prawodawca, ładne, bardzo ładne, panie profesorze. Pokazujące tak. Konsekwencje, tak? Nie miałeś planów miejscowych, to cierp. Dokładnie. Tak. Ja nie wiem, czy to było zamierzone, tak szczerze mówiąc, ale tak wyszło, tak? Tak wyszło, to prawda, ale jest tak, to ciekawy mechanizm, to prawda. Jeszcze profesor Mikuła widzę i zaraz przechodzimy do pana mecenasa. To tylko szybkie, jeszcze jedno ad vocem, mianowicie gminy, które mają pełne albo bardzo duże pokrycie planami miejscowymi, faktycznie są chronione przed blokadą inwestycyjną. Oczywiście te plany miejscowe będą funkcjonować po 1 stycznia 2026. Natomiast jeżeli troszeczkę przegrzały, jeśli chodzi o ochłonność tych terenów, mogą być mocno zblokowane, jeśli chodzi o ewentualne zmiany dalsze, tak? Typu i operacja, żeby na przykład jakiś teren, który do tej pory był w planie usługowo-przemysłowy, a ewidentnie się nikt nie jest zainteresowany tą funkcją, jest dobrze położony, chcielibyśmy go zmienić na mieszkaniówkę, w sytuacji, kiedy mamy pokrycie planami miejscowymi wystarczające do zapewnienia tego zapotrzebowania i nawet są to jakieś obszary peryferyjne, nieuzbrojone, kiepskie pod tym względem, to taka zamiana nie będzie wcale łatwa, bo trzeba to jakoś zrobić jeszcze przez plan ogólny, więc mają łatwiej, ale nie mają w pełni komfortowej sytuacji. Dzięki serdeczne. Panie mecenasie, a co tam słychać w partycypacji społecznie ciekawego? Dzień dobry, dziękuję za to pytanie. Cóż, no, jeśli chodzi o partycypację społeczną, w zasadzie dużo się tutaj zmieniło, dlatego że ustawodawca zdecydował się dodać cały rozdział 1a, poświęcony właśnie partycypacji społecznej. To zostało trochę tutaj uzasadnione, powiedzmy, koniecznością realizacji KPO, tak, bo w Krajowym Planie Odbudowy wprost w zasadzie zobligowano władze Polski do tego, żeby opracowały jakiś taki system, który zapewni partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym. I to myślę, że tutaj w dużej mierze się udało, chociaż no, nowości jest bardzo dużo. I tu uczulam wszystkich, którzy nas słuchają, że o ile przepisów no jest dosłownie kilka, tak? Ten rozdział 1a, on długi nie jest, o tyle on rzutuje nam praktycznie na no niemalże wszystkie procedury sporządzania aktów planowania przestrzennego. Przede wszystkim mamy dosyć szeroki krąg tak zwanych interesariuszy, tak? Czyli osób fizycznych, osób prawnych, ale i nie tylko, które będą mogły uczestniczyć w konsultacjach społecznych i w całym tym procesie partycypacji. Tutaj ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie otwartego katalogu takich podmiotów i poza osobami fizycznymi, tak, i osobami prawnymi,
no to ten katalog jest na tyle szeroki, że tutaj bez problemu również czy to organy władzy publicznej, czy nawet jakieś jednostki doradcze, konsultacyjne gmin czy innych jednostek samorządu terytorialnego będą mogły z powodzeniem swoje uwagi i wnioski do projektów aktu planowania przestrzennego zgłaszać. Poza tym mamy dosyć szeroki katalog w ogóle forum partycypacji społecznej, w tym forum konsultacji społecznych, bo tak naprawdę tam, gdzie teraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie się pojawiać słowo konsultacje społeczne, to za tym słowem kryć się będzie cały katalog różnego rodzaju form i sposobów komunikowania się dwustronnego, tak, tutaj w tym wypadku organów jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, mówiąc wprost. Wśród takich form konsultacji społecznych ustawodawca wskazał przede wszystkim zbieranie uwag, tak, to już myślę tutaj wszystkim dobrze znane zbieranie uwag, ale też szereg różnego rodzaju takich form opartych na spotkaniach, bo mamy tutaj spotkania otwarte, panele eksperckie, warsztaty, spacery studyjne, spotkania plenerowe, tak, też w miejscu, w którym akt planowania przestrzennego miałby obowiązywać. Mamy ankiety, ale też geoankiety, a także wywiady, punkty konsultacyjne, dyżury projektanta. No i ten katalog też jest otwarty, więc tutaj w zasadzie ustawodawca sam wskazał w uzasadnieniu, że zachęca do, no mówiąc kolokwialnie, eksperymentowania z różnego rodzaju nowymi formami, też z wykorzystaniem środków cyfrowych do porozumiewania się na odległość. No w tym celu, żeby tutaj zapewniać tą partycypację i w pewnym sensie też zapewniać dostępność. Ale tak mówiłem o tym, że te katalogi są dosyć szerokie, tak, i tutaj możemy w pewnym sensie eksperymentować. No ustawa też wprowadza pewne warunki brzegowe i o tych warunkach brzegowych no, trzeba pamiętać, zabierając się do projektowania aktów planowania przestrzennego, bo przede wszystkim o ile możemy sobie tutaj, może nie całkiem dowolnie, ale w dużej mierze w pewnym sensie no, mamy tutaj pewien luz decyzyjny co do tego, jak możemy te konsultacje społeczne kształtować i na jakich formach możemy się oprzeć, to ustawodawca wymaga, żeby co najmniej w tym procesie sporządzania aktu planowania przestrzennego znalazło się zbieranie uwag. To jest forma konsultacji społecznej, która jest obligatoryjna, ale też jedna z form, to jest tak druga powiedzmy z tych form, która musi się pojawić. Jedna z form zakładających spotkanie z mieszkańcami, tak, spotkania otwarte, panele eksperckie, warsztaty. No i też jedna z form wskazanych tam w punkcie od 3 do 5, czyli między innymi ankiety lub geoankiety, tutaj spotkania studyjne, spacery, punkty konsultacyjne, więc mamy takie powiedzmy trio, mówiąc kolokwialnie, różnego rodzaju form konsultacji społecznych, które zawsze muszą się pojawić. Wejdę w słowo, tylko bo tak czytając sobie ten rozdział 1a znowelizowany UPZP, miałem wrażenie, że ustawodawca się bardzo mocno inspiruje ustawą o rewitalizacji, tam tylko troszkę w tych przepisach ponamieszał, nie? Zdaje się, że w ustawie o rewitalizacji są dwie obligatoryjne formy konsultacji do wykorzystania w procesie, tutaj chyba są trzy i to jest zasadnicza różnica, prawda, między tymi przepisami. Tak, no w zasadzie duża część z tych przepisów to jest no, kopiuj i wklej z ustawy o rewitalizacji, przy czym trochę zmieniona. To też daje tutaj pewien punkt odniesienia, tak, dla jednostek samorządu terytorialnego, które no, w obliczu nowej regulacji mogą czuć się trochę, nie wiem, być może zaskoczone, tak? No warto w tym zakresie odwołać się być może do doświadczenia właśnie planowania konsultacji na podstawie ustawy o rewitalizacji, dlatego że faktycznie te procedury będą podobne i moim zdaniem pewnie też praktyka, a za praktyką orzecznictwo pójdzie w tym kierunku, żeby w pewien sposób na ustawie o rewitalizacji się wzorować. Z takich nowości warto też wskazać, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym nowym brzmieniu określa też terminy trwania konsultacji i w tym wypadku konsultacje między innymi w formie zbierania uwag będzie trzeba prowadzić przez 28 dni minimum. Natomiast te formy konsultacji, które zakładają spotkania z mieszkańcami, czy jakieś spacery studyjne, spotkania na miejscu, tak, w terenie mówiąc kolokwialnie,
tego rodzaju konsultacji nie będzie można prowadzić w pierwszym tygodniu, ani w ostatnim tygodniu, no tego niemalże miesiąca, czyli tych 28 dni co najmniej, które powinny zostać przeznaczone na konsultowanie projektu aktu planowania przestrzennego. I cóż, tak zbliżając się tutaj do końca, tak w zasadzie wynotowałem sobie kilka takich najważniejszych moim zdaniem zmian i nowości. Warto też zauważyć, że z ustawy no, zniknął ten przepis, który mówił, że Rada Gminy jednocześnie rozstrzygała o sposobie rozpatrzenia uwag, uchwalając czy to studium, czy plan miejscowy. Teraz ta procedura została trochę zmieniona. Wprowadzono coś takiego, co nazywa się raportem z konsultacji społecznych i w tym wypadku wójt ten raport będzie przekazywał razem z projektem aktu planowania przestrzennego Radzie Gminy. Następnie Rada Gminy będzie mogła zdecydować, zapoznając się z tym raportem, czy zmienić ten projekt aktu planowania przestrzennego, a co za tym idzie, czy ponowić niektóre czynności, które tutaj ustawodawca wskazał, między innymi uzgodnienia. Nie będzie już tego jakby jednoczesnego decydowania. Tak, Rada Gminy będzie miała trzy możliwości. Będzie mogła albo po prostu uchwalić akt planowania przestrzennego w takim brzmieniu, w jakim on został jej przedstawiony, ewentualnie go oczywiście odrzucić, albo właśnie cofnąć w pewnym sensie ten projekt do poprzedniego etapu, żeby na tym poprzednim etapie organ wykonawczy uwzględnił zmiany, tak i dokonał pewnych zmian. No i jeszcze jedno w takim razie pytanie, no bo na przykład ustawa o samorządzie gminnym umożliwia Radzie Gminy ustalanie zasad i trybów przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Czy w przypadku znowelizowanej UPZP jakieś obowiązki ciążą na Radzie Gminy, na wójcie? On również musi przygotować jakiś, nie wiem, regulamin konsultacji, czy po prostu stosuje wprost i bezpośrednio ustawę i na jej podstawie działa? W mojej ocenie tutaj, bo tak, ustawa nie zawiera żadnej delegacji ustawowej, tak, tutaj musimy sobie powiedzieć. W mojej ocenie takiego obowiązku nie ma, tak, to znaczy ten przepis dotyczący konsultacji społecznej, czy te przepisy, one są w pewnym sensie przepisami szczególnymi do tych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, które tutaj przywołałeś, a z drugiej strony są no na tyle szczegółowe, że w sposób taki dosyć dokładny regulują nam materię dotyczącą tych konsultacji społecznych, więc tak naprawdę organy gminy, tak, czy też organy województwa, bo w tym zakresie też pomocniczo i odpowiednio te przepisy się będzie stosować, powinny przede wszystkim opierać się na tekście ustawy i tutaj stosować tę ustawę bezpośrednio, przy czym zwracam uwagę na fakt, że o ile mówimy tak naprawdę o jednym rozdziale, to przepisy dotyczące konsultacji społecznych no, są również, znajdują się tak w innych częściach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także w ustawie nowelizującej. Więc tam również zalecałbym zajrzeć przed podejmowaniem po prostu jakichś czynności. Czyli to już nie są te czasy, kiedy jak stanowił czy orzekał Naczelny Sąd Administracyjny, dyskusją publiczną jest publikacja artykułów w prasie lokalnej na przykład. Nie? To te czasy się skończyły niestety, tu jest trochę więcej wymogów, a więc Szanowni Państwo, artykuł w prasie lokalnej to już jest za mało. Szanowni Państwo, no nasza debata niestety dobiega końca. Miło się z Państwem rozmawiało, ale już wybiła dziewiąta, jest nawet lekko po, w związku z czym będziemy powoli kończyć. Widziałem, że na czacie na Facebooku rozgorzała dyskusja. Oczywiście wszystkich uczestników naszej dyskusji zachęcam, żeby swoje refleksje, pomysły czy gorzkie żale właśnie na Facebooku wylewać. Chętnie się do nich odniesiemy w wolnej chwili. I kończąc, zapraszam Państwa na konferencję Gdańsk 20 października. Polecamy śledzić fanpage Instytutu Metropolitalnego. A ponadto na inne wydarzenia na pewno będzie ich całkiem sporo. W przyszłym miesiącu kolejne studio samorządowe z kolejnym tematem. Jeżeli Państwo macie, i to jest pytanie otwarte do wszystkich w sumie, pomysły na tematy, albo jeżeli macie tematy, które Was szczególnie martwią, męczą, wywołują wątpliwości, chcielibyście je Państwo przedyskutować w tej formule, to oczywiście można również na Messengerze czy tam na Facebooku taką propozycję zamieścić. Będziemy starali się oczywiście na te Państwa pomysły i propozycje reagować przychylnie.
A ja podziękuję jeszcze naszym szanownym gościom. Od mojej lewej strony pani mecenas Tatiana Tymosiewicz. Gromkie brawa w zaciszu swego pokoju. Każdy oczywiście. Profesor Łukasz Mikuła, profesor Piotr Lorenz i pan mecenas Kamil Ozacki. A debatę prowadziłem ja, Jakub Szlachetko. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę, za godzinną dyskusję i do zobaczenia na konferencyjnym szlaku.